Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj byłam na premierze, w sumie już nie premierze, no ale dla mnie to była premiera, ponieważ pierwszy raz oglądałam film Barbie. Tak naprawdę premiera miała być 21 lipca tego roku 2023. Dzisiaj byłam na tym filmie i był już odcinek na moim kanale, jak właśnie jadę. Wyszykowana w stylu Barbie, wiecie, blond rozpuszczone włosy, różowa sukienka. Stwierdziłam, że pójdę za tą modą i też się wyszykuję. Nie ukrywam, że na miejscu no, ludzie patrzyli się na mnie troszkę, więc jednak no, gdzieś tam to zainteresowanie wzbudzałam, ale nie o tym. Sam film, jeżeli chodzi o obejrzenie go, to na początku miałam dziwne uczucia, mieszane. Wręcz chciałam powiedzieć, że to tandeta, żenada, zwłaszcza pierwsza scena, jak już będziecie oglądać, z lalkami. Nie będę Wam zdradzać, ale być może też odczujecie coś takiego jak ja. Na pewno nie jest to film dla dzieci. Padają tam słówka, których no, uważam, dzieci nie powinny słyszeć, aczkolwiek mamy takie czasy, że chowa się w różny sposób własne dzieci, także no, może znajdą się tacy odważni rodzice, aczkolwiek naprawdę niektóre teksty są, no, są tam grube podteksty po prostu. Musicie obejrzeć, nie chcę Wam spoilerować. Natomiast cały film, pomijając ten początek i te plastikowe, tandetne momenty, na końcu bardzo wzrusza, porusza, daje do myślenia i można wyciągnąć z niego pewne wnioski. Ja wyciągnęłam takie wnioski, że tak naprawdę każda z nas może być Barbie i każdy z nas może być Kenem. I nie chodzi tu, kochani, o wizualizację tego, że jesteśmy piękni, tego, że jesteśmy zgrabni, tego, że jesteśmy młodzi albo będziemy farbować włosy na blond, tak jak to Barbie się kojarzy zazwyczaj, i zakładać różowe sukieneczki. Absolutnie nie. Ja wyciągnęłam z tego taką refleksję, że każdy z nas może być Barbie albo Kenem, czyli tą idealną osobą w świecie, w którym żyjemy. Czyli możemy być idealnym sąsiadem, zawsze uśmiechniętym, pomocnym. Możemy być idealną siostrą, ciocią, mamą, babcią, czyli zawsze pomocną, gdzieś wyciągającą tą pomocną dłoń, ale też skorą do rozmowy, do refleksji, bo żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę wszędzie w internecie, w internetach tak zwanych, jest pełno sztuczności, jest pełno poprzerabianych twarzy, zdjęć z filtrami. I okej, raz na jakiś czas wstawić takie zdjęcie dla fanu, żeby nie wiem, po prostu nie wiem, nie umalowałam, chcę szybko nakręcić filmik, zmienić sobie jakiś tam filtr w filmie, który wrzucam. Okej. Natomiast ja coraz więcej widzę tego, że moi znajomi wrzucają zdjęcia tak sfiltrowane, że nie przypominają siebie na tych zdjęciach i zaczyna mnie to przerażać, bo wszystko idzie nie w tym kierunku. Operacje plastyczne były wymyślone po to na początku, żeby pomagać osobom w rekonstrukcji twarzy i części ciała po wypadkach, gdzie te osoby po prostu no, wyglądały jak wyglądały, gdzie traciły jakąś część swojego ciała i nie mogły cieszyć się tą normalnością. Zostało to wykorzystane, że ludzie tacy jak ja zaczęli tak się botoksować, tak się zmieniać, że na zdjęciach z dzieciństwa nie przypominają siebie już w wieku 20 paru lat, tak? Bo wszystko jest już tak pozmieniane, jakieś kości policzkowe, jakieś dziwne wymysły. Słuchajcie, nie wiem, jak ja podejdę do siebie, jak będę miała 50, 60, 70 lat. U mnie w rodzinie raczej wszyscy, nie no, nie raczej, u mnie w rodzinie wszyscy starzeją się z godnością i dla nas jakoś ta nienaturalność, ta sztuczność nie przechodzi. Barbie nam się kojarzy właśnie z taką pustą blondynką, ale idealną, z plastikiem. Natomiast to nie do końca tak jest. Właśnie ten film pokazał, że nawet ładna, atrakcyjna i wręcz uważana za ideał osoba chciałaby, żeby ktoś zobaczył w niej coś więcej. Wiem, co mówię, bo wielokrotnie sama jestem oceniana gdzieś tam przez pryzmat wyglądu,
gdzie nie porównuję się do Barbie, nie porównuję się do ideału, ale kiedy ubiorę się ładniej, a zrobię fajny makijaż, to ciągle zarzuca mi się, że mam sztuczne usta, sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, cała jestem sztuczna, porobiona lala. Muszę ciągle czytać takie komentarze, a to jest nieprawda. Ja już wielokrotnie mówiłam w moich odcinkach, że jestem w 100% naturalna, nie mam zrobionych ust. Taka się urodziłam. Dzisiaj mam na sobie makijaż w stylu Barbie, bo byłam w kinie i specjalnie to zrobiłam. Poza tym no, szkoliłam się pod względem tych makijaży, skończyłam również szkołę taką krótką, co prawda, bo to były kiedyś takie, można było robić takie kilkumiesięczne po prostu przyuczenia do zawodu i tym podobne. Mam dyplom. Zdałam to wszystko na piątkę, więc ja poświęciłam swój czas na to, żeby umieć robić ładne makijaże. Również zapłaciłam pieniądze za to, żeby taki kurs sobie wykupić w ostatnim czasie. Więc to, że ja się umaluję, to nie znaczy, że jestem sztuczna. Każdy z nas tak naprawdę może ogolić wąs, może iść do fryzjera zafarbować włosy, może umyć włosy i się ładnie uczesać, zrobić nawet delikatny makijaż, podkreślić swoją urodę, bo przede wszystkim makijaż ma podkreślać naszą urodę, wydobyć to, co najpiękniejsze. Oczywiście nie musicie się malować, ale wielokrotnie w swoich odcinkach podkreślałam, że czyste włosy, czyste paznokcie, no świeży oddech, to są takie podstawy, które tutaj oceniają, to jest złe słowo, ale po prostu jesteśmy, a może i tak, jesteśmy oceniani przez to, tak, bo pójdziemy do znajomych, huchniemy kogoś takim nieświeżym oddechem, albo ja jestem eko, nie myję zębów, w ogóle się nie myję, nie golę się pod pachami, nie będę się golić, moja broda, moja sprawa. No wiecie, to utarte są takie też stereotypy, że kobieta to musi być, nie wiem, zadbana i tak dalej, ale z drugiej strony wchodzi takie body positive, kiedy wszyscy mówią, bądź kim chcesz, masz roztępy, super. I z drugiej strony jeden ruch jest taki, że na Instagramie, wszędzie w internetach jesteśmy po prostu wszędzie, no po prostu aż kipi od tych filtrów, od tej sztuczności, a z drugiej strony jest ruch body positive, który wmawia kobietom, że roztępy, otyłość, wiszący brzuch, to wszystko to jest normalne, nieogolone pachy, brudne, przetłuszczone włosy, że tak wygląda kobieta. Więc kurczę, znajdźmy w tym wszystkim coś pośrodku. Nie musimy wszystkie być szczupłe, nie musimy wszystkie się ekstra malować, nie musimy wszystkie, ja nie wiem, być, robić sobie ust, tak? Ale to zadbanie, ta czystość, to jest jednak podstawa. I wracając do tematu filmu, serdecznie Wam go polecam, bo refleksja na koniec jest bardzo fajna, ale przede wszystkim wracając do tego, że każdy z nas może być Barbie i Kenem pod względem właśnie takiej idealności bycia człowiekiem. Że możesz być idealną, tak jak wspomniałam, sąsiadką, nauczycielką, możesz przestać krzyczeć na dzieci, możesz przestać, nie wiem, skarżyć na sąsiadów. Możesz przestać robić mnóstwo innych rzeczy, a możesz zacząć być tym dobrym człowiekiem, tym idealnym. Wiadomo, że nie ma ludzi idealnych, ale chociaż dążyć do tego, żeby dać z siebie to, co najlepsze. Ten film otworzył mi naprawdę oczy, że, bo ja jestem bardzo emocjonalna, o czym też wspominałam w swoich odcinkach, że czasem jednak te emocje trzeba ostudzić, bo w emocjach robimy bardzo dużo złych rzeczy, w emocjach mówimy bardzo dużo złych rzeczy, a co zobaczone i usłyszane i wypowiedziane, no tego się nie cofnie, tak? Nie da się odzobaczyć, nie da się po prostu nie pamiętać o tym, jeżeli ktoś nas gdzieś tam skrzywdził. Także kochani, jeżeli chcecie być idealni w swoim świecie, może nie chcecie, ale nie patrzcie na wszystkich przez okładkę tej książki. Przestańcie po prostu tak myśleć, że jeżeli ktoś jest ładny, zgrabny, fajnie ubrany, a nawet seksownie, bo ma fajną figurę, to na pewno to już jest jakaś, nie wiem, stereotypowo pierwsza lepsza. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, no po prostu przestańmy patrzeć stereotypami, tak? I zacznijmy dawać z siebie to, co najlepsze, bo zła na tym świecie jest naprawdę od groma, ale dobrych ludzi i tych idealnych cech w nas jest zdecydowanie za mało. Ja po tym filmie postanawiam wydobyć z siebie jeszcze więcej dobra i jeszcze więcej tych zajebistych cech, bo dlaczego by nie?
Dajcie znać, czy podobał Wam się film.